Arkadiusz Dąbrowski, dobry wieczór państwu. Dziś naszym gościem jest Filip Czeszyk, radny miasta Zielona Góra z klubu Zielona Razem, ale przede wszystkim aktywista i działacz na rzecz środowisk LGBT. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam ciebie, Arkadiusz, witam państwa. Dzisiaj, dzisiaj w Politycznej Szafie temat bardzo trudny, temat, który zamiast łączyć Polaków, w zasadzie ich dzieli, a mianowicie będziemy rozmawiać dzisiaj o sprawach związanych ze środowiskiem LGBT. I to będzie taka ciekawa rozmowa człowieka, który jest w partii o dosyć konserwatywnym profilu, natomiast ja jestem osobą bardzo tolerancyjną i wspieram wiele postulatów, jeżeli chodzi o właśnie środowiska LGBT. osobą, która aktywnie od wielu lat działa, jest znany z tego, że działasz od wielu lat właśnie w tym zakresie, ale zacznijmy od czegoś takiego lekkiego. Czym według ciebie jest definicja równości? Czym jest równość? Lekki temat, faktycznie. <laughs> faktycznie lekki. Ja akurat się odniosę do tego, co powiedziałeś, bo to było bardzo ciekawe, że to jest temat, który dzieli. No, politycy wykorzystują ten temat do tego, żeby dzielić ludzi, bo jak, wiesz, dziel i rządź. Po prostu łatwiej się rządzi, jeżeli społeczeństwo jest konfliktowane i skłócone. Mamy tego przykład od Sześciu, siedmiu lat. No Także tak, tak, to, tak to działa. I po to, I po to generalnie w ogóle jest temat LGBT w polityce prawej sprawiedliwości, po to, żeby nas dzielić i konfliktować i wywoływać emocje. Niestety niezdrowe. I o to mam pretensje akurat do obecnie rządzących. Równość. Równość to mamy zapisaną w Konstytucji. Wszyscy powinni być obywatele i obywatelki Polski, Rze Polskiej Rzeczpo Rzecz Rzeczpospolitej, Rzeczpospolitej Polskiej. Polskiej, powinni być traktowani równo. No, na tym to polega, bo to jest zapisane w Konstytucji, czyli nie, mieć, nie, nie powinna mieć miejsca żadna forma dyskryminacji. Powinniśmy być równi wobec prawa. Niestety tak w naszym kraju wciąż nie jest. Nasz kraj nie dostrzega dużej części swoich obywateli, ich potrzeb. Mówię tutaj o środowiskach LGBT i, i też uzupełnię tego, czego nie powiedziałeś, bo też nie poinformowałem Cię o tym, ale jestem członkiem aktywnym Stowarzyszenia Matek Ojców i Sojuszników Osób LGBTQIA, bo to taka jest pełna nazwa. To stowarzyszenie nazywa się My Rodzice. I to jest, jeżeli chodzi o mój aktywizm, najistotniejsza sprawa, bo w tym stowarzyszeniu i w, w obrębie tego stowarzyszenia od lat działam. Ta moja aktywność trwa od lat już 10. 2012 rok. Zaczęło się to po coming out'cie mojego syna. Mam dwóch synów, jeden z nich jest homoseksualny. I po tym coming out'cie zaczęliśmy wspólnie z moją żoną działać na rzecz całej społeczności. No bo to jest tak, że jak temat się do, zaczyna dotyczyć, to zaczynasz się nim interesować i się w to angażujesz po prostu. Więc nie dziwi mnie to, że większości ludzi na co dzień to nie zajmuje ta sprawa, bo to jest naturalne. No nie zajmujemy się rzeczami, które nas nie dotykają. Natomiast jeżeli coś zaczyna Ciebie dotyczyć bezpośrednio, to zaczynasz zgłębiać ten temat. Chociażby dla swojego własnego samopoczucia. Są osoby, które mają potrzebę funkcjonowania i robienia czegoś na, na rzecz spo, społeczeństwa, generalnie, czy społeczności. Ja zawsze taki byłem, bo tak byłem chowany i też swoją zawodową aktywność wiąże mocno z pracą, z dzieciakami, młodzieżą i z, z lokalną społecznością. Jak wiesz, jestem też. Yy założycielem z grupy Spoko tanecznej, grupy hip-hopowej. A co za tym idzie również i studia Tanzbuda, czy całego przedsięwzięcia jakim jest Tanzbuda, bo to jest naprawdę duże przedsięwzięcie. No i tak, to jest moja funkcja, więc pracuję zawsze ze społecznością od lat, od początku w zasadzie swojej kariery. Skończyłem też pedagogikę, bo byłem na, uni na Uniwersytecie Zielonogórskim, jeszcze wówczas w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze. I tam uczyłem się pedagogiki, więc taki, taki, taką mam naturę. Tutaj decydujące było zaangażowanie mojej żony, co zawsze podkreślam, bo to wiesz, ta nasza aktywność związana jest. Yy, z miłością do naszego dziecka, bo po prostu. No tak, no właśnie, wiesz co, bo ja podziwiam Ciebie za to, że Ty otwarcie o tym mówisz. Można powiedzieć, że jesteś zadeklarowanym rodzicem, tak? Otwarcie <laughs> właśnie o tym mówisz. I powiedz mi, wspomniałeś o tym coming swojego syna. Jakie uczucia towarzyszą rodzicom? Jak to w ogóle wygląda? W sensie czułeś zawód, czy czułeś... Jak się czułeś? To jest, to jest, to jest bardzo ciekawe, aczkolwiek no, jakie, jakie towarzyszą rodzicom, to nie wiem. Wiem, jakie mi towarzyszyły, Faktycznie wielu rodziców to przeżywa, no, kłamałbym, gdybym mówił, że nie wiem tego do końca, dlatego że jesteśmy w tym stowarzyszeniu i rozmawiamy, tam jest mnóstwo rodziców, rozmawiamy, opowiadamy sobie swoje doświadczenia, i to, to co się przejawia zawsze, no, to, no, to był szok w pewnym sensie. To znaczy, żaden rodzic, prawdopodobnie żaden albo wielu rodziców, większość zdecydowana, nie myśli o tym w taki sposób o swoim dziecku, że to dziecko. Odbiegnie od pewnej normy. Mamy wdrukowany pewien schemat, że nie wiem, masz dzieci, te dzieci później będą zawiązywały swoje związki, zwykle heteroseksualne, bo tak myślimy o dzieciakach, no i będą miały też dzieci, czyli pojawią się wnuki, wiesz, cały ten film. Masz no taki ta, film, dokładnie. wyświetlony, no każdy z nas to ma, mam to wdrukowane w DNA wręcz. Nie? W związku z czym ten moment, kiedy dowiadujesz się, że jest inaczej, to jest bardzo trudny. To jest naprawdę bardzo trudne przeżycie wręcz szokujące. My trochę spodziewaliśmy się wcześniej, że coś może być na rzeczy, więc ta, ta, ta nasza, to nasze oczekiwanie, bo już u nas to wyglądało tak, że my już trochę oczekiwaliśmy na gotowość naszego dziecka do powiedzenia nam o tym fakcie. Bo my spodziewaliśmy się już tego wcześniej. Czyli czułeś to. Tak, no. znaczy, tak to różne były oznaki, to są mm -hmm. dosyć tam, prywatne rzeczy, więc jasne, nie chcę o tym jasne. mówić. Ja, ale, ale wiesz, jak jesteś y, dość blisko swojego dziecka, to spodziewasz się, widzisz, po prostu obserwujesz. Jeżeli twój, twój syn ma wokół siebie mnóstwo, mnóstwo dziewczyn, które same zapraszają go na imprezy i on z żadną nie wchodzi w, w relacje. No to jest coś na rzeczy, to jest dziwne, znaczy inne po prostu, tak. prawda? Więc zaczynasz myśleć. No i ja tak też, też myślałem, jest też coś takiego akurat, powiem Ci, ze swojej branży, w tańcu nie okłamiesz, nie? w tańcu nie jesteś w stanie okłamać. Możesz, to w... prawda. werbalnie możesz wciskać kit, ale jak wychodzisz na parkiet, widać kim jesteś. Nie? <laughs> ja to widzę. W związku z czym, jak ustawiałem w choreografii takie fragmenty, gdzie, gdzie były duety hetero, yy, Kobieco, męskie i mój syn był w roli e, jednej po prostu e, tancerza, no i tańczył tam z dziewczyną. To widziałem, że coś się nie klei, wiesz? Nie, to nawet Jasne. nie potrafi tej osoby chwycić, bo to jest zupełnie dla niego. Nie, nie powiem, że ciało obce, ale w tym sensie, że nie erotyczne zupełnie, nie? Nie ma tej relacji nie ma tej chemii po prostu. Emocje, chemia, tak. No i tego nie widać i to były takie moje spostrzeżenia, ale to, to naprawdę było, to było trudne. Każdy rodzic z tych historii, które znam, tak naprawdę przeżywa coś na wzór żałoby, bo musisz się pożegnać z wizją swojego dziecka. Masz inną osobę. Tą, o którą sobie wyobrażałeś, że masz w domu, z tą, z którą żyjesz, mówię o tej historii. Dzieci, wnuki, bla, 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 cała ta, ta historia, tak. wiesz. Tego nie ma. Masz inną osobę. Tam, Tamte tam wyobrażenie musisz pożegnać. I to jest naprawdę to... To się przeżywa trochę jak fazy żałoby. Najpierw jest bunt, niepogodzenie się z tym. No te wszystkie fazy. Później już ta, ta, ta część, dlaczego mnie to spotkało. zaczyna szukać przyczyn. I Na końcu przychodzi takie pogodzenie się, akceptacja. Mniej więcej tak to, to, to trwa, więc to nie jest łatwy proces. Dlaczego o tym mówię? Mówię dlatego, że to jest bardzo istotne z drugiej strony. Ponieważ sam coming out jest bardzo trudny. Trudny jest dlatego i, i o to walczę, żeby to się zmieniło, bo nasze społeczeństwo jest niewyedukowane. Nie mamy wiedzy na temat seksualności, naprawdę mamy żadną wiedzę na temat to seksualności prawda. człowieka. Generalnie, tak jak powiedziałem, jak ciebie to nie dotyczy, no to nie interesujesz się tematem, po prostu wiadomo, jest chłopak, dziewczyna i tyle. Nie, no generalnie, tak. jak się uczysz seksu? Niestety większość młodzieży w tej chwili uczy się seksu z internetu i ogląda hard porno. I to jest dla nich rzeczywistość. Więc jeżeli my mówimy o edukacji seksualnej, bo to jest jeden z postulatów naszego środowiska, to chodzi nam o to, żeby nasze dzieci wchodziły w ten świat bezpiecznie, obie strony, żeby nie było takich wzorców, jakie można znaleźć w internecie, bo to nie jest prawda, co tam się dzieje. Po pierwsze, tam są filmy, często przemocowe, gdzie najczęściej kobiety traktowane są przedmiotowo, są gwałcone, a nasze dzieci się z tym spotykają, mają smartfony. Jeżeli my robimy blokadę dzieciakom, one idą do szkoły. W szkole ja to... ma, ma, są inne dzieciaki, mogą nie mieć tej blokady, więc weźmy to pod uwagę, że nasze zadanie, nas dorosłych, polega na tym, żebyśmy zabezpieczyli nasze dzieci przed takimi sytuacjami. One powinny się dowiedzieć ze szkoły, że to jest niebezpieczne dla nich, bo są ludzie, którzy się uzależniają na przykład od pornografii. Już na, zwykła relacja, taka po prostu e, e, romantyczna, nie jest dla nich atrakcyjna, ze względu na to, co Czym nasiąknęli od dzieciństwa, bo nie mają innych wzorców. To jest bardzo niebezpieczne. Utoń unieszczęśliwia ludzi. Więc naszą rolą, rodziców i dorosłych, jest to, żebyśmy zabezpieczyli nasze dzieci, żeby mogły mieć szczęśliwe życie. I to jest postulat edukacji seksualnej w szkole. To nie jest seksualizacja dzieci, bo coś takiego słyszymy. Wyobrażasz sobie, Arek, zajęcia z y, się w przedszkolu? Jak by to miało wyglądać? Powiedz. mi. Ale takie teksty słyszymy od polityków, i to najważniejszych od naczelnika państwa słyszymy takie teksty. To jest chore. rozumiem. To prawda, bo, bo generalnie no, mówiąc zupełnie szczerze, obecny rząd jest mocno homofobiczny mm. i bardzo często, aby właśnie namieszać w tych takich relacjach mm. społecznych, międzyludzkich, tak. kiedy wybuchają jakieś afery, rzucane są tematy właśnie światopoglądowe, bardzo często właśnie dotyczące środowisk LGBT. I dwa lata temu prezydent Andrzej Duda powiedział, że LGBT to jest to nie są ludzie, tylko ideologia. Tak. I generalnie ty w trakcie Marszu właśnie Równości miałeś swoje wystąpienie i powiedziałeś, z czym zgadzam się osobiście, że nigdy, nigdy żadni politycy nie zrobili nic dla środowisk LGBT i faktycznie patrząc na postulaty, o które jest walka, choćby taka bzdura, jak jest dwóch partnerów i jeden z nich leży w szpitalu, to ten drugi nie może się dowiedzieć o jego stanie zdrowia, tak. bo nie jest formalnie to ustalony Usankcjonowane. I patrząc na to wszystko. Zgadzam się właśnie z tym, co powiedziałeś. Natomiast nie zgodził się z tym, Patryk Nowakowski były działacz KODU, który moim prywatnym zdaniem ma problem w ogóle z zastosowaniem się do poziomu pewnej debaty publicznej. No i zarzucił ci, że właśnie macie koalicję w Radzie Miasta z Klubem Prawa i Sprawiedliwości. Jak ty możesz takie rzeczy mówić, jeżeli tak samo głosujesz na poziomie Rady Miasta? Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Bo ja byłem zażenowany, szczerze mówiąc, bo generalnie tak. Jak ja jestem osobą tolerancyjną i nie mam nic do tego żeby te marsze równości się odbywały nawet co mm -hmm. miesiąc natomiast uważam że ta wypowiedź Patryka była mocno delikatnie mówiąc niefortunna wiesz co to może od początku od początku powiem tak no tak jeżeli chodzi o pis i to co pis robi w ogóle rządząc to on, teraz jest to może dla nich niebezpieczne więc zaczynają odwracać retorykę ale od samego początku realizują putinowską agendę Weź pod uwagę sam początek ich rządów i e, nagonkę na uchodźców. Nie wiem, czy pamiętasz, ale od tego się zaczęło. To ruskie trole powodowały to, że w Polsce i w ogóle w Europie pojawił się temat. To było starzenie ludźmi innymi, którzy byli w danym momencie w potrzebie. I wywo wy wywoływanie całej tej fali. Ostatnio doświadczyliśmy tego na granicy białoruskiej, gdzie specjalnie tworzono sytuację z, z emigrantami, żeby wywołać niepokój tak, i rozbujać prawda. tą łódź, którą my wszyscy płyniemy. Ale po kolei, później wszedł temat LGBT. No, przecież ym, nawet teraz podczas agresji na Ukrainę. Yy, przywódca cerkwi powiedział, że oni idą z LGBT walczyć na tę Ukrainę. I on to powiedział. To jest jakby ich, jedna z ich, tak. e, ich idei na zmianę, na zmianę, czy na zwalczanie demokracji w ogóle, czyli konfliktowanie ludzi. I tą agendę PiS realizuje od początku. Najpierw było, byli uchodźcy, potem byli, było LGBT. Teraz były antyszczepienia, przecież zobacz co się działo. Te same, te same portale są odpowiedzialne za rosyjską propagandę dotyczącą inwazji na Ukrainę, które przed chwilą promowały i napuszczały jednych antyszczepionkowców na tych, którzy nie byli zwolennikami. I to się dzieje naprawdę. To jest przemyślane działanie, które ma doprowadzić do tego, żeby rozkwiać demokrację. W ogóle no zniszczyć demokrację. Pamiętam, pamiętasz też event z objazdem takiego obrazu z matką? Tak. Rosją. No, to było rechrystianizacja Europy. To jest hasło Putina. Oni to zaczęli u siebie na wschodzie i do nas to przeprowadzili przez całą Europę. To, to są celowe działania, tylko chciałbym, żebyście po prostu zrozumieli, że tak się dzieje, że to nie jest przypadek. Te wszystkie rzeczy, które nas spotykają, przecież. Było szło już wszystko w dobrą stronę do 2012 roku. W 2012 rok nagle się coś Rosja odwróciła zupełnie w drugą stronę, jakby zaczęła być agresywna. 2014 aneksja Krymu. Coś się wydarzyło wtedy. To był jakiś, jakiś sygnał. Dobra, ale to duża polityka. Teraz mówiliśmy o, o marszu równości i o mojej wypowiedzi. Mówię o tym, że w polskim prawie wciąż nie dokonały się żadne zmiany. I to jest fakt. Z tym, się, z tym się nie da dyskutować, bo tych zmian nie ma. No nie mamy równości małżeńskiej cały czas. Nie mamy edukacji seksualnej w szkołach. Nie mamy tego wprowadzonego. To, to, to nie ma miejsca. W związku z czym ja mówiłem, tylko, ja mówiłem tylko o tym, że partie, które do tej pory rządziły po kolei, czy to było SLD, czy POPSL, PIS to wiadomo, że to jest, e, anty, e, anty, że to jest homofobiczna partia, tak. więc to nie ma o czym gadać. Nie mówię, że oni są, że wszyscy jesteście jednakowi, bo wiadomo, że agendę LGBT ma na sztandarach lewica. I to jest też niepodważalne, przecież były próby wprowadzenia raz związków partnerskich, dwa uzgodnienia płci przez Anię Grocką. I ta, te uchwały nie przeszły przez Wasz Sejm, POPSL. Przypominam, że wówczas było poparcie, poparcie lewicy, ale nie było Waszego, PSL-u. To też taki kamyczek do ogródka rzucam, bo takie są fakty. Ja mówię o faktach, nie? W związku z czym no jest jakiś kłopot w Polsce taki ogólny z działaniami na rzecz środowiska LGBT. To, co powiedziałeś, o co my walczymy? Dlaczego tak jest istotna równość małżeńska? I, I co jest na rzeczy? To jest jeden z przykładów, o których ty mówisz. Ale wiesz, no teraz mój syn jest w związku szczęśliwym od 9 lat. Mają swoje mieszkanie, mieszkają chłopaki we Wrocławiu, mój syn i synowy. No ale w przypadku, gdyby się któremuś coś stało, to są same problemy, nawet własnościowe, nawet, wiesz, spadkowe. Generalnie oni mają zapisane notarialnie jakieś tam zrzeczenia się i tak dalej. Ja dokładnie nie wiem, bo to są dorośli ludzie. Jasne, nie jasne. wnikam w to, nie? Natomiast każda, każdy z, każda z tych osób, czyli mój syn i jego partner, no, mają swoje rodziny. W polskim prawie jest coś takiego, że w momencie, kiedy na przykład, oczywiście już od, abstrahując, dzieje się coś takiego, że jednej osoby brakuje i zaczyna się sprawa majątkowa, to rodziny mogą się zachowywać różnie. Oczywiście, to prawda. Nie, nie są zabezpieczone. To nie jest to samo, co mamy my w małżeństwie z moją żoną, że po prostu jest dziedziczenie i ewentualnie dzieci mają jakąś tam część. To są też tego rodzaju sprawy. Szpital jest taką mocno, mocno... Yy, obrazową sytuacją. Ale wyobraź sobie, że jeden był taki, był taki film mówiący o historii człowieka, którego partner zmarł, a jego rodzina tego partnera była bardzo homofobiczna i nie akceptowała jego orientacji i tego, że był w związku dwadzieścia kilka lat. Ten człowiek nie mógł pojechać na pogrzeb swojego męża, osoby najbliższej, z którą żył całe życie, z którą budował swoje życie którą właśnie troszczył się w chorobie, która nim się troszczyła i nim się zajmowała w chorobie. No wiesz, znaczy, to wspierali tak, się. To, to są bardzo smutne historie, bo ja powiem ci... I dlaczego? No właśnie... Jaki jest problem? Ja mieszkałem ponad <grym> 5 lat w Anglii i powiem <grym> tak, śmialiśmy się z bratem zawsze, że e, gdybyś nałożył na siebie worek ziemniaków i wyszedł e, w tym worku po prostu na ulicę, nikt by na ciebie nie zwrócił uwagi. Ten naród był tak tolerancyjny, <grym> że e, po prostu była tam dowolność ubioru, e, wyglądu i też <grym> oczywiście, jeżeli chodzi o środowiska LGBT, e, to tam e, też Środowiska mogły sobie zupełnie spokojnie działać, żyć, bo generalnie nikt na to nie zwracał uwagi. My, no my jesteśmy narodem dosyć chrześcijańskim, można powiedzieć, też homofobicznym, myślę, że też mało tolerancyjnym, co właśnie jest mocno też podkręcane od 2015 roku, tak jak ty wspomniałeś. Co by musiało się w Polsce zmienić, bo nie ukrywajmy, że te nasze pokolenie już jest takie bardziej otwarte na to, już nie wspominając o ludziach młodszych. Bo oni są już dostrzegam taką otwartość. Natomiast co musiałoby się w Polsce zmienić tak naprawdę według ciebie, żeby, żeby po prostu ci wszyscy ludzie, których mówimy, że są jacyś odmiencami, że hmm. no, nieładnie się niektórzy o nich wyrażają, żeby poczuli się lepiej w Polsce. Wiesz co, no wiele musiałoby się zmienić. Pierwsza taka podstawowa sprawa to jest równość małżeńska, czyli żebyśmy w końcu dostrzegli potrzeby tych ludzi. No, ludzie mają potrzeby, każdy z nas ma potrzeby i ma prawo je realizować. Chodzi o chociażby o miłość romantyczną, żeby ją spełniać po prostu, żyć wspólnie, wspierać się, wychodzić razem na zewnątrz. No i wiesz, jak, jak z osobą, którą kochasz. Nie może y, orientacja seksualna czy tożsamość seksualna decydować o tym, że nie możesz tej potrzeby. To jest podstawowa potrzeba człowieka. Życie w szczęściu, po prostu. Jeżeli e, ludzie pracują na rzecz naszego kraju, pra, płacą tutaj podatki, dbają o jego rozwój, no to dlaczego nasze państwo nie zauważa ich potrzeb? Dlaczego ich dyskryminuje? Bo to jest sytuacja dyskryminująca. Nie daje im realizować swojej pod, pod, podstawowej potrzeby. Prawnie jest to zakazane. Mówiłeś o definicji równości. Z tym się właśnie nie zgadzam bo nie wszyscy obywatele w Polsce są równi i równo traktowani wobec prawa. Są tacy, którzy mogą zawierać związki małżeńskie i realizować swoje potrzeby bliskości, miłości i budowania wspólnej przyszłości. Są tacy, którzy ze względu tylko i wyłącznie na to, że mają inną niż większościowa orientację seksualną, są pozbawieni takiej możliwości. I to jest prawnie, e, prawna sankcja, ponieważ nasze prawo nie przewiduje takiej opcji. To jest jedna sytuacja. Uzgodnienie płci, temat bardzo mocno, ostatnio nabrzmiewający i coraz szerszy, chodzi o osoby transpłciowe, czyli takie, które yy, urodziły się fizycznie, będąc na przykład mężczyznami, ale są to kobiety pod każdym względem. Mm -hmm. Pod każdym względem. Swoją tożsamość, tak się określają jako kobiety. I ci ludzie przeżywają dramat. To jest, to jest dla nich. Coś strasznego. Oni totalnie nie akceptują często swojego ciała, czują się obco. Tam dzieją się sytuacje, bo to, to się zaczyna bardzo wcześnie. Są dzieci, które w wieku trzech lat mówią, że on, nie jestem Tomek, jestem Ania. I ubierają wyłącznie sukienki, bo tak się czują, tak chcą być postrzegani. I dlaczego im nie, nie dajemy do tego prawa? Dlaczego w szkołach czy w przedszkolach nauczyciele mają problem z tym, żeby do osoby, która prosi, mówcie do mnie, Ania? Nie, bo masz napisane Tomek w dzienniku, nie będziemy do ciebie tak mówić. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że to jest przemoc dla tych ludzi. To, to prawda, wspomniałeś taki ważny wątek, wydaje mi się, właśnie o braku tej edukacji, bo dzieci są okrutne w szkołach. Ja sam doświadczyłem tego, ponieważ mm. moja mama w wieku, jakie ja miałem 5 lat, rozwiodła się mm. z moim ojcem mm. i dzieciaki nazywały mnie sierotą. Mm. Dały mi odczuć po prostu, mm. że jestem jakiś gorszy. Inny, Inny tak, mm. i to i, i faktycznie, że dzisiaj brakuje takiej edukacji elementarnej, można by było po, wiesz, powiedzieć, wiesz żeby jakby, żeby, bo ta inność właśnie, mhm. bo to też jest pewna tak. inność. dzisiaj, w tamtych czasach rozwód był też pewnym napiętnowaniem w lokalnej tak. społeczności. Dzisiaj jest to już taka sprawa dosyć normalna. Mhm. Mamy tych Niestety rozwodów... Niestety powszechna. Tak, powszechna. Tak. Tak. Mhm. Czego nie pochwalam. Natomiast kwestia jest... Znaczy, nie pochwalam, że... Nie to, że się cieszę, że jest więcej rozwodów, bo cieszę się, że jest to sprawa normalna i że ludzie mhm. dzisiaj na to Jasne. patrzą z pewnym dystansem. Natomiast wydaje mi się, że właśnie to jest chyba taki największy problem, brak tej takiej elementarnej edukacji. Bo wiesz, na razie skupiliśmy się na tak zwanych, jak my to mówimy, LGBT-ach. My to co sobie tak w żargonie naszym nazywamy. Natomiast dyskryminacja dotyczy nas wszystkich. Właśnie to dziękuję Ci za to, co powiedziałeś, bo to jest bardzo istotne. Szkoła w Polsce jest też nieprzygotowana na dyskryminację, pod każdym względem. Tak. Głównym powodem dyskryminacji w szkole jest ubóstwo. To jest naj, najczęstszy i najszerszy po, y, sposób. Więc jeżeli, moi drodzy, myślicie, że was może nie dotyczyć dyskryminacja, to będzie was dotyczyć to, co ty powiedziałeś. Ja też tego doświadczyłem, moi rodzice też się rozwiedli, jak miałem 7 lat, więc też tego, tego doświadczałem. Więc wiem, o czym mówisz. Niestety nie chodziłem do kościoła, to już w ogóle byłem tam, wiesz, rugowany. <laughs> Ojej, to już, no, 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 to ale, miałeś gorzej. <laughs> a, no, miałem gorzej, ale dla, dlatego jedną z, z, jedną z rzeczy, na której mi bardzo zależało, kiedy przychodziłem do Rady Miasta, i udało się to zrobić. To jest szkolenie antydyskryminacyjne Akademia Równości i Różnorodności, którą realizujemy wspólnie z Fundacją Motylarnią, i z, z Iwoną Chmurą Rutkowską i z Joanną Andrzejewską, Eweliną. Eweliną, Eweliną Boże, Boże, przepraszam, zapomniałem nazwiska. Akademia Równości i Różnorodności, czyli szkolenie antydyskryminacyjne dla zielonogórskich pedagogów. Właśnie po to, żeby jeżeli zadzie, zadzieją się w szkole takie sytuacje. Tego rodzaju sytuacje, żeby nauczyciele potrafili zareagować. Dlaczego oni nie reagowali na to, co Cię spotyka? Bo nie wiedzieli, co mają zrobić. Rozumiesz, to nie chodziło o jakąś złą wolę, po prostu nie mieli narzędzi, a te narzędzia są jasno określone. Są dostępne, tylko ludzie o nich nie wiedzą. I my prowadzimy takie szkolenie w, w Zielonej Górze. Już mamy drugą edycję, już 36 pedagogów będzie przeszkolonych. Już mamy tak naprawdę w 18 szkołach swoich agentów e, antydyskryminacji, ale tak naprawdę mówię o osobach, które po prostu zadbają o bezpieczeństwo naszych dzieci. W Jasne, szkole. To jest... I to naprawdę dotyczy to jakiejkolwiek form przemocy, już abstrahując od, od, Oczywiście. od LGBT. Od, chodzi chociażby o, tak jak mówiłem, o, o ubóstwo czy o otyłość, o każdą inność. I starajmy się, żeby nasze dzieci żyły w bezpiecznym środowisku. Wszystkie dzieci wszystkie. te które są e, transseksualne również. E, powiedziałeś się e, taką e, bardzo ciekawą dla mnie rzecz, że porównałeś mianowicie ten e, coming out, e, te fazy e. do żałoby. E, rozumiem, że e, wspomniałeś też, że działasz od e, 10 lat, e. że ten coming out w przypadku waszym był mniej więcej 10. E, on dziś... cały czas trwa, wiesz? To jest, to jest tak, że to jest taki proces, on jest nie. Rozumiem. Bo zawsze jakiś ale, coming out mam. Ale, przed sobą. No tak, ale ale e, mnie ciekawi inna rzecz, bo rozumiem, że była ta pierwsza faza, czyli Szok, jakiś mhm. tam brak akceptacji, mhm. później jakby, no wiadomo, czas mhm. leczy rany. Mhm. I po pewnym czasie pewnie, nie od razu, ale powiedziałeś gdzieś to się rozniosło po rodzinie, po znajomych. Mhm. Ja, miałeś takie przypadki, że ktoś się od was odwrócił wtedy, że. Co, tak, znaczy to nie było nic ostrego. Nie było nic ostrego. Najostrzejsza rzecz spotkałem mojego syna, młodszego, tego, który. Nie jest. który jest hetero. Rozumiem. Jak on miał wtedy 11 lat, to najostrzejsza rzecz, jak go spotkała, to wtedy jeszcze kiedy byliśmy właśnie w szafie, bo to jest, zdaje się coś, my jesteśmy w programie. Tak. Który, no właśnie, to u nas to jest symboliczne wyjście z szafy, czyli coming out. To się tak nazywa. Wiesz, my to tak mówimy, tak? No, no, no tak, tak, dokładnie. Także jak będziemy stąd wychodzić, to wychodzimy z szafy, no ale dobra. Ja miałem, bo w ogóle, te, 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 przepraszam, że ci przerwę, ale no. jak wymyślaliśmy ten program, to właśnie miałem, że dzisiaj z szafy wyjdzie, nie mm -hmm. wiedziałem, że to może tak. mieć podwójne tak, znaczenie. U nas, u nas to ma znaczenie, to jest coming out, wyjście z szafy. Dlatego na rodzice wyjście z szafy była taka, była taka książka, w której uczestniczyliśmy. No ale a wracając do historii. No to na, na szkole się, pojawiło się hasło, że e, imię, nazwisko to pedofil. Wiesz, no po prostu ktoś napisał to na szkole. No i szkoła zareagowała tak, że zamalowała ten napis. Koniec reakcji. My nie, nie zareagowaliśmy w ogóle. Wtedy byliśmy jeszcze w szafie. Jeszcze byliśmy schowani, przestraszeni i tacy e, no mało silni. Dlatego coming out jest istotny, ponieważ jak go czynisz, zyskujesz tą siłę, mimo że to nie jest łatwe. A mówiłeś o znajomych. Wiesz, no, kilka, kilka znajomości jakoś tak y, straciło na intensywności, że tak powiem, nie? Ale my to akceptujemy, rozumiemy, że to mogło być dla, dla ludzi trudne. Chciałbym powiedzieć też jeszcze jedną ważną rzecz, bo y, być może młodzi ludzie będą nas słuchać, albo, albo nie tylko młodzi, ale tacy, którzy y, są homoseksualni czy nie szerzej mówiąc. I nie, nie dokonali jeszcze coming outu. Ja powiem tak, z, on dla mnie osobiście był bardzo oczyszczający, mimo że miałem z tym problem, bo mojemu ojcu na przykład powiedziałem o tym po półtora roku, a okazało się, że zareagował spoko, chodzi z nami na marsze, wiesz, yy, równości, także po prostu gdzieś te lęki są w naszych głowach. Nie namawiam nikogo, żeby ten coming out robić na siłę. Osoby, które chciałyby zrobić ten coming out, powinny się czuć gotowe do tego. I, i też na to was uczulam, że nie róbcie nic na siłę, zróbcie tak, jak czujecie, jeżeli, jeżeli poczujecie, że jesteście gotowi i macie w sobie dosyć siły, to wtedy dopiero się za to bierzcie. Nie, to nie jest obowiązek. Natomiast chciałbym powiedzieć tobie tak, mój syn okazał się bardzo odważnym człowiekiem, mówiąc nam o tym, ponieważ czego mógł się spodziewać? Pomyśl sobie. Mów, idziesz do rodziców i możesz się obawiać, że cię odrzucą, czyli stracisz tak naprawdę całe swoje życie. I to wymaga niesamowitej odwagi, odwagi. od ludzi. Nie można tej odwagi też tak wymagać, wiesz. Ja znam, znam osobiście przypadek mój, mój znajomy, który studiował z moją żoną. Poszedł na. Prawdopodobnie to był chyba pierwszy marsz równości kilka lat temu tutaj w Zielonej Górze. Mhm. I nieopatrznie jeden z dziennikarzy pewnej gazety wstryknął zdjęcie, i on pojawił się po prostu na, tam mhm. na stronie tytułowej, czy w dalszej mhm. części tej gazety. Siostra jego po prostu przeglądając tą gazetę zobaczyła, i w ten sposób właśnie dokonał się coming out tego chłopaka, który nie był jeszcze mhm. wtedy gotowy na to, mhm. żeby powiedzieć to najbliższej rodzinie. Niemniej jednak już w tych marszach, brał udział. Są różne sposoby coming outu, wiesz. Może gdzieś podświadomie... <noise> A może na to liczył. Chciał... Faktycznie, nie pomyślałem o tym. To może być podświadomość, wiesz. Tak. No są, są różne, różne sytuacje. Powiem tak, że jeżeli osoba jest na to gotowa... To jest duże prawdopodobieństwo, że to będzie bezpieczne dla niego. Natomiast też do osób, które są nieheteronormatywne, chciałbym Wam tylko opowiedzieć, że weźcie też pod uwagę, że osoby, przed którymi się autujecie, mówię o rodzicach, bo ja tego doświadczyłem, mogą nie być na to gotowe. Wy z tą świadomością żyjecie jakiś czas, oswajacie się z nią. Jest taka faza też, jak o, dla osób homoseksualnych, kiedy odkrywają swoją seksualność, wypierają ją. To jest tak zwana autohomofobia. Na tym się opierają te terapie reparatywne. Wykorzystują takie zawahanie ludzi, no bo nikt nie chce mieć takiej trudności w życiu, wiesz. To jest trudne po prostu do zaakceptowania i ludzie znają jaka jest obstrukcja w społeczeństwie. Boją się tego tak zwyczajnie fizycznie boją się tego tego co będą musieli przeżywać. Ale tego się też nie da oszukać. Orientacja seksualna czy tożsamość jest nieodwracalna. Nie oszukujmy się. Po prostu tak jest. To jest jeden z podstawowych naszych instynktów. Ja zawsze jak tłumaczę ludziom, na, na czym to polega, bo niektórzy nie potrafią tego zrozumieć, że ktoś może mieć inaczej. No to co by się musiał stać, żebyś ty się przestawił? Wyobraź sobie. Czy jakieś promocje, bo kiedyś słyszeliśmy hasło promocja homoseksualizmu, coś tam, nie? To co Snickersa, czy co byś musiał dostać, żeby się przestawić? Chłopie, nie jesteś w stanie. Jasne. Bo jesteś, jesteś jasno określony. I to tak ci ludzie też tak mają, są jasno określeni. I chciałem tylko powiedzieć, że weźcie to pod uwagę, że osoby, do których się z tym zwracacie, mogą różnie zareagować i te reakcje mogą być nieprzyjemne również dla Was. Z tego powodu, że są w szoku. Czy, powiem Ci, że dzisiaj rozmawiamy na taki temat, że tą szafę to byśmy mogli chyba z trzy godziny kręcić dzisiaj i cały czas by tematów nie zabrakło, niemniej jednak no tak. zbliżamy się już <laughs> powoli do końca, a ja bym chciał jeszcze jakby dopytać się o dwie sprawy, mianowicie pierwsza, którą już tak troszeczkę jakby napomknąłeś, to Twoja pierwsza kadencja w Radzie mhm. Miasta. Przyszedłeś ze świata kultury, można powiedzieć, bo mhm. ja od kiedy mieszkam w Zielonej Górze, to Filip Czeszy kojarzył mi się z tańcem. Mhm. Od w tym tańcu też chciałem dzisiaj porozmawiać, ale już zabraknie nam czasu, ale to może kiedyś. Może. Natomiast jak się odnajdujesz? Przyszedłeś ze świata kultury, przyszedłeś z takich środowisk społecznych i wszedłeś na pewien szczebel samorządu, gdzie już się pewna polityka odbywa, czego Jestem. przykład miałeś właśnie na Marszu Równości. Jak mhm. ty się odnajdujesz w tym świecie? Wiesz to na początku byłem zdziwiony. Nie? Byłem zdziwiony, jak to, jak to działa, że po prostu... Można dla narracji i budowania jakiejś narracji poświęcać rzeczy ważne. To znaczy, chcesz coś zrobić, przeprowadzić jakiś projekt, ale nie wiem, nie popierasz czegoś ze względu na to, że narracja ci nie pasuje. Zbudowana narracja na, w, w Radzie Miasta jest taka, że mamy koalicję z pisem. I jesteśmy pisowcami? Wiadomo, jesteśmy opozycji, jesteśmy źli, nie, bo działamy z pisem. No taka jest narracja, ale pod, podkreślam słowo narracja, bo to jest narracja. To my z, jako pierwsze miasto w Polsce zrobiliśmy deklarację antydyskryminacyjną. To my byliśmy autorem, tak, jest, razem z Kacperem Kubiakiem. To my, to my realizujemy edukację antydyskryminacyjną dla nauczycieli, przez to Klub Zielona Razem i prezydent Janusz Kubicki za to odpowiadają, no bo bez naszych decyzji to jest niemożliwe. W Radzie Miasta mamy większość w tej chwili, prawda? Więc my to robimy. Więc ta, ko ta koalicja, o której jest mowa, dotyczy tylko i wyłącznie interesów mieszkańców. Chodzi o to, żeby pozyskać jak największą ilość środków finansowych tak. dla miasta Zielona Góra. Dla mnie to jest tyle. Nie ma to nic wspólnego ze światopoglądem czy ze współdziałaniem na jakiejkolwiek innej płaszczyźnie. Chociaż jeżeli jest do zbudowania szkoła muzyczna, to ja będę głosował za, bo to jest interes naszego miasta i też regionu. Taki jest interes, żeby ta szkoła powstała, bo jej w regionie nie ma. To co, to ma być prawda. przeciw? Bo, bo to Piotr Barczak za tym chodzi. No przecież to jest da. My mamy odpowiedzialność pewną na swoich barkach. Powiedziałeś, jak to ze świata sztuki, wiesz. Ja prowadzę też działalność gospodarczą swoją od 27, prawie 30 lat. Yy, działalność społeczną, bo ja swoją działalność w tej chwili bardziej po postrzegam jako działalność społeczną niż stricte artystyczną. Także to się wszystko skleja, to się wszystko składa. Mam swoją misję, swoje pomysły i, i projekty, które mogę zrealizować. Nie mógłbym ich realizować. Mówię o edukacji antydyskryminacyjnej, o deklaracji, o, o de deklaracji anty o, o, antydyskryminacyjnej o edukacji. Będzie teraz następny projekt, nie chcę o tym gadać, bo nie lubię gadać Prze no, zanim coś zrobię, wiesz, żeby nie zapeszać. Ale działamy cały czas na rzecz naszych dzieci i bezpieczeństwa naszych dzieci. To już sobie wyjaśniliśmy. I to jest mój cel, ja po to tam jestem i to mnie jakieś takie gierki to kogo nie lubi Czyli polityka mnie nie, generalnie nie interesuje o interesuje bo jestem w tym i to nawet mnie, mnie kręci ale na, na tej zasadzie że możesz realizować projekty, które są dla ciebie ważne. No to rozumiem, jest polityka. Rozumiem. Takie tam przystykanie się po nosach. To jest dziecięca polityka. Nie, nie na parzanka w sensie okładania się, tylko wykorzystanie pewnych instrumentów do tego, aby osiągnąć pewne cele. Tak. Dla nie, mieszkańców. Nie odstawiam dla nogi. Jak tak. trzeba. Nie, nie mówię o tym, że, że dam się, wiesz, atakować bezpodstawnie i mówić na, na, na swój temat nieprawdę, bo nie dam. Po prostu nie odstawiam nogi. To mamy z futbolu. Jestem psychofanem futbolu, ja, więc ja też. Więc no, ja o tym. Dlatego to, że tym ja wyglądam jak piłka, nie. <grym> no dobra, ale to ty powiedziałeś. W każdym razie, wiesz, realizuję się w tym. To, to, to mi się nawet podoba powiem ci. Podoba mi się to, że możesz mieć wpływ na otaczającą cię rzeczywistość. To jest super. Realizujemy fajne projekty. Ochla, duży projekt, krzyczymy, no, to znaczy są krzyki, że dom weselny za 90 milionów, jakieś tam takie wiesz, hasła, nie? No to ja powiem tak. Basen w Ochli. Dla kogo będzie przeznaczony? Ja realizuję projekty dla dzieci i młodzieży. To wiesz, bo mówiliśmy o tym. Jasne. Wakacje często i bardzo duża grupa dzieci spędza między blokami. Dla kogo będzie ten projekt? Dla kogo będzie to kąpielisko? Będzie dla tych dzieciaków, które nie, mogą się, nie mają się gdzie podziać w wakacje, bo ich rodziców może nie stać na to, żeby opłacić im 10 obozów albo wyjechać na urlop. Więc dla kogo to jest? Dobra polityka społeczna polega na tym, że kreujemy dobre usługi społeczne. I dostępne ogólno. Kurczę, Filip, z ciebie taka gaduła. Ja nie wiedziałem, że ja zapraszam gościa, który mnie przegada w tym programie. Ja chyba tą szafę w trzech odcinkach puszczę. Dawaj. Dobra, to ostatnie pytanie, a mianowicie zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Nie. Wiadomo, że to jest najbardziej popularna dyscyplina sportu, jeżeli chodzi o Polskę. Duże zainteresowanie. Wszyscy już wierzą w to, że będziemy mistrzami świata. No ale najpierw trzeba wyjść z tej grupy. Gramy pierwszy mecz z Meksykiem, drugi mecz z Arabią Odyjskiego ostatni mecz z Argentyną. Grupa dosyć mocna, aczkolwiek nie bez szans, żeby z niej wyjść. Jakie. Wyniki meczów typu. Już przypominam, że Robert Skowron, prezes Lubuskiego Związku Piłki Nożnej, dla osoby, która prawidłowo wytypuje te wyniki, ufunduje koszulkę reprezentacji Polski z podpisami wszystkich zawodników, którzy na te Mistrzostwa Świata pojadą. Fantastycznie, że nasi tam się dostali i ten mecz ze Szwecją, bardzo za to dziękuję, bo to były niesamowite emocje. Naprawdę fajnie się to oglądało. Ja zresztą ja jestem takim wiesz, kibicem, no, mimo wszystko, i zawsze optymistycznie nastawiony. Natomiast może nie chura optymistycznie. Wydaje mi się, że sukcesem byłby remis z Meksykiem, gdybyśmy osiągnęli ten remis w pierwszym meczu, bo też trzeba patrzeć na kalendarz tych meczów, nie? Mm. Wiesz, pierwszy mecz, gdyby nam się udało zremisować, oczywiście fajnie byłoby go wygrać, ale... To jest Meksyk, to oni zawsze wychodzili z grupy na mistrzostwach świata, jak, jak jeździli, więc mamy Argentynę i Meksyk do przeskoczenia. Nie będzie łatwo, nie? Więc myślę, że dobrym rezultatem byłby remis w tym, yy, w tym wypadku i myślę, że będzie z 2 2 Mamy dobrych napastników jednak, więc nasi potrafią strzelać bramki, niestety też tracą je. Nałogowo, bym powiedział. <głos> <głos> więc na zero z tyłu będzie ciężko. Z Arabią Saudyjską, dlatego, wiesz, to ja trochę polecę takim kluczem mundialu z lat 82 roku, bo ja ten mundial pamiętam. Boniek, jak tam wiesz, te akcje były trochę inne przepisy, ale polecę tym kluczem. Tam pierwszy mecz był remis z Włochami 0-0, ja tutaj liczę, że będzie około 2-2. Drugi mecz tam chyba był z kamerunem 0-0. A my będziemy grać akurat zarabiam, czyli z tym teoretycznie najsłabszym, więc tutaj liczę, że po, po, powtórzymy jakieś peru, może nie 5-1, ale na 4-1, to przez to wiesz, z tyłu 0 to się nie da chyba. <laughs> więc myślę, że jednak będzie, że będzie jednak jeden. I 4-1 byłoby fajnym wynikiem i jest to realne, uważam. Natomiast z Argentyną Argentyna prawdopodobnie już będzie miała awans. Tak sądzę, że już będą mieli zapewnienie, jeśli tak się stanie, że będą mieli zapewniony awans, to my z nimi zremisujemy. I to może być 0-0, i tak podejrzewam, że coś takiego może się zdarzyć, że to będzie taki człapany mecz, i to by nas predysponowało do tego, żeby wyjść z grupy, jeżeli by to się udało. Bo mielibyśmy wtedy 5 punktów, a Meksyk miałby 4 maksymalnie. I na to liczę, że to jest możliwe. Dziękuję Ci Filip za te typy. Dziękuję Ci za rozmowę. Szanowni Państwo, to był program Polityczna Szafa Arkadiusza Dąbrowskiego. Rozmawialiśmy dzisiaj na bardzo trudny temat. To była moja najcięższa rozmowa z tych wszystkich ośmiu odcinków. To jest właśnie odcinek ósmy, i powiem szczerze, że mam nadzieję, że w żadnej wypowiedzi tutaj nikogo nie uraziłem. Chcieliśmy wyjaśnić pewne kwestie, i mam nadzieję, że też ten odcinek będzie takim swej, z tego rodzaju samouczkiem dla wielu osób. Oglądajcie nas. Zapraszam już na kolejny odcinek czinek. Dobranoc państwu. Dobry wieczór.